10 strzałów ku chwale ojczyzny mogli oddać wszyscy zainteresowani taką formą uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Mieszkańcy powiatu polickiego gremialnie skorzystali z tej nietypowej okazji. 10 listopada na strzelnicy sportowej Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej Grajcar w Dobieszczynie rodacy mogli oddać 10 strzałów ku chwale ojczyzny. Pomysł nie jest nowym pomysłem, to jest pomysł wywodzący się z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy właśnie kultywowano tradycję jakby oddania tych 10 strzałów dla rzeczy, najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ze względu na to, żeby ludzie mieli kontakt z bronią. Wiadomo, jakie to były czasy. Zresztą zaraz później wybuchła II wojna światowa. I przydało się, jak widać. Przez okres PRL-u zupełnie to zginęło. Generalnie ludność jak najdalej od broni. Wiadomo, że władza nie lubiła, że tak powiem, obcowania ludzi z bronią. Organizatorzy zapewnili broń, amunicję i odpowiednią obsługę instruktorską. W ten sposób umożliwili spełnienie patriotycznego obowiązku osobom, które wzięły udział w wydarzeniu. Wrażenia bardzo fajne. Z dzieciakami przyjechaliśmy, żeby uczcić tą, że tak powiem, rocznicę. Generalnie dowiedziałem się o tym od kolegi z pracy, który też tutaj działa czynnie w Grajcarze. I uważam, że to fajna inicjatywa i oby tak na przyszłe lata. Dla dorosłych przygotowano karabiny AK-47 i AR-15, zaś dla młodocianych karabiny bocznego zapłonu, potocznie nazywane kiedyś KBKS-ami. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Mieszkańcy musieli jednak zgłosić chęć uczestnictwa przez internet. No, strzelało się bardzo dobrze, fajnie. No to nie jest moje pierwsze strzelanie. No okazja jest szczytna, więc skorzystałem po prostu. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Starostwo Powiatowe w Policach. W strzelaniu wzięło udział ponad 150 osób.